Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak, witam w kolejnym magazynie Zza Kółka. Szanowni Państwo, od 1 czerwca weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, zaostrzająca kary dla przestępców drogowych. O najistotniejszych zmianach w tej nowelizacji porozmawiam z zastępcą naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji. Panie Naczelniku. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Panie Naczelniku, zatem nowelizacja kodeksu karnego odnośnie przestępstw drogowych wniosła pewne zmiany. Pytam, jakie to zmiany najważniejsze? Tak, od 1 czerwca 2017 roku nastąpiła kilka zmian, jeżeli chodzi o kodeks drogowy. Doszły przestępstwa w tym kodeksie drogowym. No i pierwszą zmianą jest kierowca, który ucieka przed policyjnym radiowozem, zmuszając go tym samym do pościgu, może dostać karę od 3 miesięcy do 5 lat. Jest to w sumie obligatoryjna kara, od 3 miesięcy do 5 lat, jak również zakaz sprowadzenia pojazdów od roku do 15 lat. Wcześniej to było wykroczenie, kara była grzywny, aresztu do 30 dni. Drugą taką zmianą jest, gdy pijany kierujący spowoduje wypadek śmiertelny, ewentualnie ze poważnym skutkiem, z ciężkim uszkodzeniem zdrowia. Jest to w tej chwili przestępstwo, tak jak wcześniej było przestępstwo, ale zagrożone to karą więzienia na co najmniej 2 lata. Istotne jest również to, iż wcześniej było to w zawieszeniu, w tej chwili obligatoryjnie kierujący taki idzie do więzienia. Wiem, że wykroczenia mają się troszeczkę wydłużyć, przedawnienie. Tak, wykroczenia wcześniej akurat drogowe, w których wszczęto postępowanie, przedawniały się po 2 latach, aktualnie okres ten został przedłużony, po 3 latach dopiero zostają one przedawnione. Sądy, które orzekają w sprawach o przestępstwa drogowe, będą informowane na bieżąco o popełnionych wcześniej wykroczeniach, czy też przestępstwach związanych z ruchem drogowym takiego kierującego. W przypadku, gdy kierujący porusza się pojazdem, nie posiadając uprawnień, które zostały zatrzymane, w tej chwili nastąpiła również zmiana i obligatoryjnie kierujący taki narazi się na karę do 2 lat więzienia. Dostanie również też zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat. Rozumiem, że gdy kierowca też spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym, sądy też nie będą mogły orzekać kary w zawieszeniu. Tak, w tej chwili wcześniej było tak, że sądy orzekały, zdarzały się przypadki orzekania kar w zawieszeniu. W tej chwili od 1 czerwca, tak jak wspomniałem, jest to kara zagrożona od 2 lat co najmniej karą więzienia. No, znaczące, proszę Państwa, zmiany w przepisach. To wszystko oczywiście dla zmniejszenia tych liczb, o których teraz powiem, bo średnio rocznie w Polsce ponad 30 tysięcy wypadków, w których ginie ponad 3 tysiące osób, 40 tysięcy rannych, w tym 12 ciężko. Wszystkie te zmiany mają oczywiście na celu zmniejszenie tych liczb. Tak. Zmniejszenie ilości wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, jak również z poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Kolejną zmianą jest badanie stanu trzeźwości kierujących. Wcześniej musiało być podejrzenie kierowania pojazdem w stanie trzeźwości. W tej chwili obligatoryjnie można poddać każdego kierującego badaniu na stan trzeźwości. W przypadku, gdy kierujący nie zgodzi się takiemu badaniu,
wtedy jest pobierana krew. Od jutra 14 zaczyna się chyba ogólnopolska akcja policji. Proszę nam opowiedzieć, co to za akcja? Tak, od jutra zaczyna się akcja związana z kierowaniem pojazdem i używaniem telefonu komórkowego przez kierujących pojazdami silnikowymi, jakieś również jednośladami typu rowery. No, kierujący wiadomo, no, również stwarzają zagrożenie kierując rowerem i rozmawiając przez telefon komórkowy. Rozumiem, że szczególną uwagę po prostu patrole będą zwracać właśnie na kierowców używających telefon komórkowy bez zestawu głośno mówiących, ale też rowerzystów, tak? Dokładnie. Jest to ogólnopolska akcja. Będziemy zwracać szczególnie uwagę właśnie na kierujących, którzy popełniają takie wykroczenia. A przypomnijmy widzom mandant za używanie telefonu bez zestawu głośno mówiącego? Kwota jest 200 zł i 5 punktów karnych. Czyli warto się zaopatrzyć. Za dwa dni Boże Ciało, na co zwrócić uwagę szczególną? Należy zwrócić uwagę na utrudnienia, jakie będą na drogach z uwagi na procesje w naszym mieście. No, również należy zwrócić uwagę na długi weekend, który będzie zaczynał się dla niektórych od Bożego Ciała, czyli od czwartku. No jazda, wiadomo, no, pod wpływem alkoholu też, no, trzeba zwrócić na to uwagę, aby nie wsiadać do pojazdu i nie mieć później z tym związanych konsekwencji. Tym bardziej, że te kary wzrosły, tak jak mówiliśmy. Wzrosły bardzo wysoko, dlatego rozwaga i umiarkowanie. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję również. Szanowni państwo, tak jak państwo słyszeli, zmiany w przepisach dość istotne. Zawsze warto być na bieżąco z nimi. Tak jak państwo słyszeli, również pewna akcja od jutra zaczyna się ogólnopolska, dlatego uważajmy. Szczególny właśnie nacisk będzie kładziony na rozmowę przez telefon podczas jazdy, bez używania zestawu głośno mówiących. Boże Ciało, długi weekend, też należy zwrócić szczególną uwagę. Niektórzy będą wyjeżdżać na wypoczynek. Też pamiętajmy o tym, żeby szczęśliwie wrócić z tych wyjazdów. A o tym, jakie skutki jazdy, szczególnie pod wpływem alkoholu, opowiedzą państwu filmy. Gdzie skakajeca? Вот он! Вот он! Точно на ты дочитал пьяный. Я вот пинга вот, цыгане, и что-то ну, а нахера сигнали? Ай, там дуэт, дорожка, пойдем. Задница дубок и дуэт, дуке не кажу. Ай. Ай, смотри, ай, вот друг. Пиздемай, иду! W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam państwa do obejrzenia kolejnego już za tydzień.